Wisła Mała, 5 październik, pogoda taka sobie, troszeczkę deszczyku sobie, proszę bardzo, to jest jabłonka i okulizacja pięknie przyjęta, z tego będą jabłka za 2 lata na Antonówce, pigwa już zebrana. Golden Delicious, takie dziwne małe jabłuszka, nie wiedzieć czemu, i ślimaczki, coś tu nie pykło. Zobaczcie, niektóre jabłonie jeszcze się zbierają do rośnięcia, zwłaszcza te dzikie. Śliwa ulena, też taka już ogołocona. Miałem pomalować tu i ówdzie jeszcze, przy tych ranach, sztuczną korą, no i się drzewko nie doczekało. Szampion już zrzuca powoli liście. Tutaj dzisiaj zerwałem też resztkę, właściwie wszystko to, co było ze złotej renety. Jeszcze takie wielkie badelerze. Chce rosnąć. Strasznie żywotne drzewo. Tam dziczki już śpią. Grusza też puszcza jakieś ostatnie jeszcze listki na zimę. Węgierka już też straciła więcej niż połowę liści. Czereśnia nie idzie spać. Czereśnia nie idzie spać. Ale ulena. Oj, ulena. Licho. Tam proszę bardzo, jakie nowe przerosty. Pewnie przemarzną przez zimę. Harnaś, kurki, które bardzo chętnie chciałyby sobie tu pograsować. Tu jakiś winogron ozdobny, który nie miałem gdzie posadzić, kurczę. Tak to jest, jak się kupuje na zapas i gdzieś się posadzi, potem nie ma gdzie posadzić. No, ale tak. Nie wiem, czy tu te pąki się odpowiednio wykształciły, chyba tak. No tutaj z tego raczej owoce będą w przyszłym roku, jak nie przemrozi. Ptaszek sobie tam siada i robi kupy. No dobrze, dobrze, ptaszki mają tu być. Robale wyjadać. No, jest nieźle. Nieźle. Widać tą jesienną atmosferę. Trawa jeszcze po zbóju zielona, niekoszona przez 3 tygodnie. Tak, kosztela, podobno kosztela. Ale jak nie będzie koszteli, to namierzyłem sąsiada w Mikłowie, który takową ma. Aż jakie piękne pąki, no to piękne pąki. To dopiero... Tutaj koksa też ma pąki, mimo że tu gdzieś jej poulatywały te, ale ma pąki. Przyszły rok startujemy z serwatką, pryskamy wszystkie drzewa, wszelkie pąki. No, dzisiaj się nie napracowałem, posadziłem boróweczkę Blue Gold, ta tutaj już dostała w skórę, chyba po przymrozkach to takie. A pękła gałązka, się zastanawiałem, co to. Czemu ona taka licha? A to okazuje się, że uszkodzona w transporcie albo przy kopaniu. Tutaj borówkowisko ma już taki piękny, czerwony kolor. Pięknie. Tutaj truskawki na nowy rok. Grządka założona. Kury poprawiły. O, pigwy, pigwowce, a my zerwiemy, po co mają się marnować. Jedną ręką tego nie zrobi. Dobra, muszę tu wrócić. Drugi pigwowiec, który w ogóle nie zaowocował, ale rośnie, jakoś się przyjmuje, bardziej niż ten. Tyle. Tak wyglądają winorośle, też już zmęczone tym sezonem.
Tu mam truskawki zastępcze. Gdyby coś tam nie wypaliło na grządkach, to jeszcze mogę posadzić. A tutaj proszę, brzoskwinia smaruje sztuczną korą, ale to wyschnąć nie chce, cały dzień tak dżdży. Cały dzień dżdży i nic z tego. Tutaj jeżynka też taka, ojej, to może ją trzeba gdzieś przywiązać. Tak, koniecznie trzeba ją przywiązać. A tu coś się strasznie rozponoszyła, ta jeżyna. No, weszła na jagodę kamczacką. A jagoda prima sort. Jagoda tu ma rosnąć. Jest piękna i smaczna. Tu jest przycięta. Dzisiaj jeszcze pojadłem malin. Malin. Całkiem sporo. Mikłowie już się prawie skończyły. Takie małe niedoróbki. No, ale jak pięknie astry marcinki. Proszę bardzo, tutaj. Proszę, jakie astry. Gdyby był ciepły, słoneczny dzień, to by tu było pełno pszczół. Ale nie ma. Tak, tutaj róże. Grządka skopana. Tam piękny jeszcze szczaw. Tego nie zerwałem, a chyba trzeba będzie zerwać, bo może się przydać na zupę. Grządka jeszcze z burakami. Tak, idziemy w tą drugą stronę. O! Czereśnia. Czereśnia ma taki stan już od dłuższego czasu i piękne pąki na przyszły rok. Piękne te pąki. Szkoda, że tak mało. Świdośliwa. Tak kiepsko zapąkowana. Chyba się przesiliła w tym roku. Ja też tego nie poobcinałem, tych końców, jak holender jasny. Może to też z tego powodu, ale z każdego kwiata, z każdego pąka jest kiść kwiatów, a w kiści kwiatów kiść owoców. Tutaj gruszeczka też ma się dobrze. To rdze gruszy usunąłem, ale niestety tu się nic nie przyjęło. Cóż za szkoda. Ale malinówka z Mikołowa. Ale pędy są. Nie wiem, czy nie puścić, chociaż są. Coś tu może będzie. Tu żeśmy zaczynali i będziemy kończyć. Także może jest pochmurnie, może dżdży. W porównaniu do zimy, która nadejdzie, to też to piękne lato. Piękne lato. No. Tak. Super. No i to by było na tyle.